naprawdę potężna armia ludzi, która w pełni jest przygotowana, wyszkolona, mogę powiedzieć ubrana, czy wręcz uzbrojona do wszelkich działań. Jest około 400 strażaków, z tego około 250 przygotowanych do akcji ratowniczo-gaśniczych. Myślę, że Ochotnicza Straż Pożarna to jest właściwie formacja, która we wszystkich społecznościach lokalnych istnieje, funkcjonuje i jest niezbędna. Jesteśmy ochotnikami, więc nie mamy godzin wyznaczonych, które spędzamy w remizie. Jest alarm, przyjeżdżamy do remizy, zakładamy ubrania i wyjeżdżamy. Dziś odbył się zjazd. Ostatni zjazd odbył się 12 czerwca 2016 roku i taki zjazd powinien się odbyć, mówiąc szczerze, w roku 2020, no ale ze względu na pandemię, prawda, odbywa się w tym roku, czyli ta nasza kadencja powinna trwać 4 lata, trwała 5 lat. No dziś został ukonstytuowany nowy zarząd, a w sumie mogę powiedzieć w jakimś sensie nowy, stary zarząd, bo najczęściej to są te same osoby. Na wiceprezesa wybrano Grzegorza Kastrę. Komendantem gminnym Krzysztof Urczyński. Sekretarz Ryszard Tarasik. Skarbnik Józef Balpowiak. Członek prezydium ksiądz Witold Palewski. Także dalej władze ukonstytuowały się w pełni strażackie. Nie pozostaje nam nic innego, jak złożyć deklarację dalszej działalności i kontynuowania tego, co już zostało zrobione. No, taka jest nasza rola.